Nie za górami, nie za lasami, choć tak się bajki zwykle zaczyna. Lecz w polskim mieście, dom przy ulicy, w nim Brudasińskich mieszka rodzina. Dom, choć zwyczajny, lecz pośród nocy łatwo rozpoznać go można z dala. Bo mieszkająca wewnątrz rodzina co wieczór światła wszystkie zapala. Przed domem leżą w dużym nieładzie porozrzucane śmierdzące śmieci. Woda wciąż z kranu do zlewu kapie i ekologii nie znają dzieci. A naprzeciwko, przy tej ulicy, Eko Malińskich domeczek stoi. Przed nim w ogrodzie ład i porządek, światło zgaszone w części pokoi. Tu selektywne stawiają kosze, dla nich jest ważna oszczędność wody. Mają baterie słoneczne w dachu, a kwiaty wchodzą prawie na schody. Burmistrz miasteczka, jegomość miły, swoich mieszkańców lubi szalenie. I kiedy piknik miejski urządza, wszyscy dostają nań zaproszenie. Ekomalińscy i Brudasińscy siedzą dziś razem w parku na trawie. Burmistrz wygłasza swe przemówienie, tym przewodnicząc wspólnej zabawie. Wtem burmistrz prosi Ekomalińskich i statuetkę wręcza im śliczną. Tak was wyróżnić chciałem szczególnie dziś za działalność ekologiczną. A Brudasińscy patrzą spod oka, ale ciekawość bierze w nich górę. Cóż to sąsiedzi takiego robią, aby ochraniać naszą naturę? Pewnie wymaga to dużo czasu, dużo wysiłku trzeba w to włożyć. Cóż nam dać może takie staranie, jakże nam może to się przysłużyć? Ekomalińscy, słysząc pytanie oraz wątpliwość w sąsiadów głosie, postanowili to wytłumaczyć i Brudasińskich do domu proszą. Spójrzcie, sąsiedzi, na naszym dachu. Ekomaliński w górę wskazuje. Tam zaczynamy nasze działanie, bo wiatr i słońce dla nas pracuje. Wiatr śmigłem kręci, tworząc energię i w kolektory słoneczko świeci. Wodę nam grzeje stale na prysznic, elektronikę ładuje dzieci. Wodę oszczędzać dzieci uczymy. Nigdy bez sensu z kranu nie kapie. A aby podlać róże w ogródku, z rynny w zbiorniku woda się łapie. Kiedy nas nie ma, gasimy światło i odpowiednie żarówki mamy. Sprzęty domowe nie chodzą stale. Wtedy włączamy, gdy używamy. Książkom, ubraniom już nam niepotrzebnym zawsze szukamy nowego domu. Bo po co mamy ziemię zaśmiecać czymś, co się przydać może jeszcze komuś? Co niepotrzebne, segregujemy. Co wykorzystać, a co wyrzucić? Tu resztki roślin idą na kompost, aby je w dobry nawóz obrócić. Papier, tektura, plastik i puszki, szklane słoiki i szpikulec z rożna – to do osobnych koszy wrzucamy, co przez recykling przetworzyć można. Mniejsze zużycie wskażą liczniki, mniej śmieci także weźmie śmieciara. Niższe rachunki, niższe opłaty, nawet nie trzeba zbytnio się starać. Tu Brudasińskim oko zabłysło. Gdy za rachunki mniej będą płacić, zaoszczędzoną w ten sposób kasę na lody będą mogli przeznaczyć. Zmienić chcą swoje brzydkie nawyki, marnotrawienie prądu i wody i już planują, że barwny śmietnik do segregacji wstawią pod schody. Jak pomyśleli, tak też zrobili. Wszak dobry przykład był niedaleko. Teraz mieszkają Ekomalińscy przy Brudasińskich, ale też eko. Powiedz mi jeszcze, panie sąsiedzie, tak Brudasiński pyta czasami, co dalej dzieje się, gdy śmieciarka od nas odjedzie już z odpadami? W przeładunkowej stacji w Sieradzu do kontenerów wszystko ładują i do Orlego Stawu zawożą, gdzie już recykling przygotowują. To, co przetworzyć da się, osobno, co do spalenia, w energię zmienią. Efekt, produkty ze znaczkiem eko
i ocalone zasoby ziemi. A z tej bajeczki morał jest taki: warto być eko. Serio, dzieciaki!